Serdecznie witamy wszystkich hodowców u kolegi Pawła Sławka w miejscowości Rudziczka. Kiedy dzisiaj przyjechaliśmy, akurat zastaliśmy Pawła przygotowanego, bo my zgłosiliśmy tutaj się, że zaanonsowaliśmy, że przyjedziemy, bo chcemy też tutaj usłyszeć od Pawła więcej takich informacji na temat tego, co się będzie odbywało 14 kwietnia 2018 roku w Galerii Szypulison, tam w Katowicach, kiedy będzie nasz wiosenny kiermasz gołębi. My tutaj bardzo chcieliśmy zachęcić hodowców do skorzystania właśnie tutaj z tego, z tej oferty, którą ma firma Berlika Dewert, ale też z tego, że będziemy mieli możliwość bezpośrednio porozmawiać z Henkiem Dewertem i usłyszeć to, co Henk Dewert ma nam do powiedzenia na temat chorób gołębi, no i tych środków między innymi stosowania, no wszystkiego, co po prostu podzielić się wiedzą, którą posiada. Może coś więcej powie nam kolega Paweł Sławek, który tutaj jest głównym dystrybutorem produktów firmy Belgica Dewert w Polsce. A jak one wyglądają, to tutaj możemy zobaczyć. No mamy takie duże opakowanie Belgasolu, mniejsze. O tym wszystkim nam tutaj może opowie pan kolega Paweł Sławek. Proszę bardzo. No, witam serdecznie wszystkich hodowców. No jak Krzysztof nadmienił, będzie super zorganizowana impreza kiermasz hodowców i z tego względu zaprosiliśmy doktora Henka de Wirt na spotkanie, aby porozmawiać o chorobach, ogólnie o gołębiach, o przedstawić wszystkie produkty. Można będzie zadać kilka pytań, porozmawiać ogólnie, ogólnie Henk opowie o wszystkich chorobach, jakie tam istnieją u gołębi. Także i będzie można się zapoznać z nim, jeżeli ktoś jeszcze go nie zna, można będzie zakupić, prawdopodobnie będzie kilka gołąbków przywiezionych z Holandii prosto na tą imprezę i będzie można sobie te gołąbki zakupić, pooglądać lub zamówić młode czy tam do rozpłodu gołąbki. Także zapraszamy wszystkich hodowców na imprezę 14 kwietnia. Tam, że gdyby ktoś się martwił o barierę językową, tego nigdy nie będzie problemem, gdyż tutaj czy z flamandzkiego bezpośrednio Paweł, czy też pani Iwona przetłumaczy, a ona z reguły zawsze tutaj w Polsce gości razem z Henkiem, także proszę się nie bać o żadną barierę językową. Ale tutaj też jeszcze powiedzmy, bo tak, to będzie ostatni moment, że tak powiem, kiedy będzie sobie można tutaj te produkty, które widzimy teraz tutaj na pierwszym planie, tam bezpośrednio nabić. A co jest ważne, to wszystko będą produkty z bardzo długim terminem ważności. Bardzo długim terminem będzie 2020-2021 i zrobimy na pewno jakieś fajne promocje, zrobimy jakieś kupony, bony na gołąbki. Tak jak to miało miejsce w Sosnowcu, w SAK w Sosnowcu, no podczas wystawy. Także na pewno i to będzie super impreza zorganizowana, będzie naprawdę naturalnie, fajnie, spokojnie i tak jak w domu. My też sobie zachęcamy tutaj hodowców do przygotowania sobie pytań, bo kiedy stosujemy te produkty, tutaj zobaczmy, mamy, ja tutaj od razu pokażę, bo ciekawostka, mamy Belgasol napisane w tym opakowaniu, tutaj to jest jednolitrowe i tutaj jest obok 5-litrowe, ale mamy też bioelektron. Właśnie powiedzmy, bo to jest taki, już od razu tutaj zapowiadając, będzie się można dowiedzieć o różnicy, jaka między tym jest, bo kiedyś, kiedy byłem tam, pamiętam u Henka Dewerga w Bredzie, oglądaliśmy, to on mówił, że to jest praktycznie to samo, że na rynku flamandzkim występują, tam zachodnim występuje bioelektron, natomiast tutaj w Polsce jest to samo praktycznie Belgasol, ale o tych wszystkich szczegółach tam się będzie można dowiedzieć się na miejscu, jaka jest różnica. Tak jest. I to co też jeszcze zachęcamy, każdy tutaj zobaczył takie opakowanie, wiadomo, że 5-litrowe, które tutaj mamy, ten duży zbiornik z Belgasolem, to wychodzi dużo w zakupie taniej. Dużo taniej, dlatego zachęcamy hodowców, że tam będzie można sobie w kilku kupić taki zbiornik. Powiem, że litr gratis jest. I to wychodzi litr gratis, także sobie w 5, kupując takie opakowanie, oszczędzamy, że tak powiem, na jednym. Ale o tym wszystkim, o tych produktach, o chorobach i co najważniejsze, bo żebyśmy dobrze zrozumieli, my tutaj mówimy, ja się wyraziłem Henk Dewert, natomiast Paweł używa wymowy Henk de Wirt i chodzi o tak tego samego. Po holendersku. Dokładnie. I on, ja przepraszam, że tak wychodzi, ale żebyśmy wiedzieli, chodzi o tego samego, znanego nam dobrze, doktora Henka de Wirta, mówiąc po flamandzku, i tutaj my po polsku go znamy bardziej jako Henk Dewert. Tak. Także ale zobaczmy jeszcze, jak wygląda strona internetowa firmy gołębie odrzutowe. Tutaj wszystkie szczegóły związane z tymi produktami, z ich zamawianiem możemy sobie na tej stronie. Można jeszcze, jak właśnie, bo dużo ludzi się pyta, jak tam wejść w stronę Belgica de Wirt Polska. Tu można sobie sprawdzić, to jest ogólnie, wchodzimy na gołębie odrzutowe lub możemy wejść na Belgica de Wirt Polska od razu, ale przez naszą stronę też można sobie, tu jest link, odwiedź stronę głównego dystrybutora na Polskę Belgica de Wirt. To jest taki baner, i wchodzi się, klika się po prostu i się wchodzi się w główną stronę Belgica de Wirt Polska. I tu już można sobie popatrzeć na wszystkie produkty, jakie są, jakieś tam nowości, filmiki, które były dodawane, i można sobie sprawdzić od razu, jakie sklepy, w jakim województwie prowadzą sprzedaż naszych produktów. A co jest ważne, i dzięki temu będziemy zawsze pewni, że kupując te u autoryzowanych dystrybutorów, zawsze mamy do czynienia z oryginalnymi produktami. Przypomnijmy sobie, kiedyś było takie coś, że
zdarzały się podróbki, natomiast tutaj kupując u autoryzowanych przedstawicieli, my mamy pewność, że będziemy mieli produkt nabyty oryginalny bezpośrednio od, powiedzmy, firmy Belgica Dewer. Także dziękujemy, a zachęcamy wszystkich i przypominamy, 14 kwietnia 2018 roku znana nam hala Galerii Ship Wilson. Tam będzie można i gołębie zobaczyć, i towary, cały praktycznie przekrój tego, co się w sporcie gołębiarskim dzieje w Polsce. Dziękujemy, do zobaczenia. Zapraszamy i dobry lot.